Witajcie. Angelina Jolie to wyjątkowa osobowość naszych czasów. Jest nie tylko utalentowaną aktorką i reżyserką z wielomilionowymi tantiemami, ale także najbardziej pożądaną kobietą na świecie, ambasadorką dobrej woli ONZ i matką sześciorga dzieci, z których troje adoptowała. Angelina Jolie urodziła się w Los Angeles w artystycznej rodzinie aktorskiej. Jej ojciec John Voight był gwiazdą Hollywood, symbolem seksu lat 70. i ulubieńcem amerykańskiej publiczności. W 1971 roku poślubił uroczą młodą aktorkę Marceline Bertrand. Dwa lata później parze urodził się syn James Haven, a w 1975 roku Angelina Jolie Voight. Drugie imiona dzieci stały się prorocze. Haven po angielsku oznacza przystań, a Jolie po francusku oznacza piękny. Dzieci były naprawdę śliczne. Odziedziczyły po matce ogromne, wyraziste oczy, dołeczki na policzkach, kształtne usta, a po ojcu niezwykłe zdolności twórcze. Dzięki skrzyżowaniu krwi w rodzinie Jolie znaleźli się Francuzi, Kanadyjczycy, Niemcy, Słowianie, a nawet Hindusi. Nasza bohaterka od dzieciństwa wyróżniała się wybuchowym charakterem i nieokiełznanym temperamentem. Mała Angie była prawdziwą marzycielką, nie usiedziała w jednym miejscu nawet przez minutę. Razem z bratem odgrywała zabawne sceny, filmowali je kamerą, a potem z dumą pokazywali rodzicom. Niestety rodzinna sielanka nie trwała długo. John regularnie zdradzał żonę i na długi czas znikał z domu, przez co nieustannie wybuchały kłótnie. Matka nie mogła tego dłużej znieść i zabierając dzieci przeniosła się do Nowego Jorku, a w 1978 roku oficjalnie wystąpiła o rozwód. Od tego czasu ojciec pojawiał się w domu niezwykle rzadko, praktycznie nie brał udziału w wychowaniu dzieci, a Marceline wzięła na siebie całą odpowiedzialność za nie. Rozstanie rodziców nie wpłynęło najlepiej na małą Angie. Zamknęła się w sobie, stała się dziką i nietowarzyską dziewczyną. W przeciwieństwie do rówieśników nie bawiła się lalkami Barbie, ale nożami i marzyła o zostaniu w przyszłości właścicielką domu pogrzebowego. W szkole była raczej czarną owcą, unikała innych dzieci z klasy, a na lekcjach rysowała w zeszytach mistyczne znaki. Gdy Angelina miała 11 lat, rodzina wróciła do Los Angeles, gdzie dziewczynka wstąpiła do słynnej szkoły aktorskiej Lee Strasberga. W tym samym czasie uczęszczała już do prestiżowej szkoły średniej w Beverly Hills i marzyła o jak najszybszym wejściu w dorosłość, by osiągnąć niezależność. Angelina nie była oczywiście jedyną uczennicą z ambicjami aktorskimi, ale zawsze czuła się outsiderką ze względu na swój nieco nietypowy wygląd i zwyczaj ubierania się w używane ubrania. Jolie po latach przyznała w wywiadzie, że w tamtym okresie czuła się bardzo przygnębiona i nieszczęśliwa. Uważała, że jest bezużyteczna, przez co zaczęła się okaleczać. W tym wieku Angelina nosiła wyłącznie czarne ubrania, farbowała włosy na rudo i, jak sama przyznaje, nienawidziła siebie. Kiedyś czuła się tak źle, że zaczęła myśleć, czego naprawdę chce w życiu. Chciała zrozumieć siebie. Odłożyła niestandardowe zainteresowania na bok i zaczęła czytać książki, w których próbowała znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Bez korepetytorów i dodatkowych zajęć ukończyła szkołę półtora roku wcześniej i rozpoczęła poważne życie. Początkowo próbowała zostać modelką i w tym celu zaczęła intensywnie tracić na wadze. Gdy jej waga zbliżyła się do krytycznego poziomu, matka podejrzewała już, że coś jest nie tak i zabrała córkę do lekarza. Doktor zdiagnozował początkowy etap anoreksji i szczegółowo opisał Angie konsekwencje tej strasznej choroby. Pomimo swojego upartego charakteru posłuchała zaleceń lekarzy i wróciła do normalnych nawyków żywieniowych. W wieku 14 lat Jolie próbowała udowodnić, że jest już dorosła, ale w dość niecodzienny sposób. Przeprowadziła się do domu swojego chłopaka, którego ogłosiła swoim mężem. Matka nie ingerowała w ten stan rzeczy i pozwoliła młodym ludziom mieszkać razem, ale u niej w domu. Niedługo potem jednak Angelina próbowała uwieść partnera matki. Kobieta poczuła się bardzo urażona, a Angie stała się wyrzutkiem w rodzinie. Poszła na całość, kiedy w wieku 20 lat wypróbowała chyba wszystkie nielegalne substancje istniejące w tamtym czasie i była bliska popełnienia samobójstwa. Dalsze wyniszczenie zatrzymała praca w kinie. Jej brat po ukończeniu szkoły filmowej pracował jako reżyser i zaprosił siostrę do udziału w swoich eksperymentalnych projektach. W tym samym czasie Jolie grywała już w klipach znanych muzyków, w teatrze i dorabiała jako modelka.
Po raz pierwszy na ekranie Angie pojawiła się w wieku 7 lat, grając wraz z rodzicami w filmie W poszukiwaniu wyjścia. 10 lat później zagrała biorobota w filmie fantastycznym Cyborg 2 – Glass Shadow. Ta rola nie przyniosła jej popularności, ale jej praca na planie filmu Hakerzy z 1995 roku została bardzo pozytywnie przyjęta przez widzów i krytyków filmowych. Produkcja stała się hitem wśród amerykańskiej młodzieży, chociaż nie przyniosła zbyt wielu pieniędzy. Prace nad tym filmem zakończyły się pierwszym ślubem Jolie. Jej mężem został aktor Johnny Lee Miller. Na ekranie na tyle przekonująco zagrali zakochaną parę, że sami nie zauważyli, jak przenieśli to na prawdziwe życie. W 1996 roku odbył się ich ślub. Ubrali się na niego w skórzane spodnie, a dokumenty podpisali krwią. To był pomysł Jolie. Związek nie trwał długo i zakończył się w 1999 roku. Wielkim przełomem w karierze aktorskiej Jolie była główna rola w dramacie biograficznym Gia, w którym Jolie grała popularną w latach 70. modelkę Gie Karangi, zmarłą na AIDS w wieku 25 lat. Angelinie nie było trudno wejść w filmową rolę, bo praktycznie zagrała siebie. Obawiała się nawet, że może ponownie obudzić w sobie wewnętrzne demony i czterokrotnie odmawiała nagrań. W końcu poradziła sobie jednak z tym zadaniem i otrzymała za to nagrodę – Złoty Glob. Reżyserzy zdali sobie wtedy sprawę, że młoda aktorka ma ogromny potencjał i zaczęli chętnie angażować ją w poważniejsze projekty. Rok później ukazał się dramat biograficzny Girl Interrupted, w którym Jolie odgrywała rolę agresywnej, socjopatycznej dziewczyny. Aby w pełni przyzwyczaić się do tej postaci, aktorka spędziła 2 miesiące w klinice psychiatrycznej, gdzie obserwowała zachowania pacjentów. W efekcie tak świetnie poradziła sobie z tą rolą, że przyćmiła nawet Winona Ryder, której powierzono rolę pierwszych skrzypiec w filmie. Za tę postać aktorka otrzymała kolejny Złoty Glob, a do tego Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej. W 1999 roku Angelina poznała Billiego Boba Thorntona, swojego drugiego męża, na planie filmu Fight Control i od razu zakochali się w sobie do szaleństwa. Tym razem Jolie i jej wybranek naprawdę okazali się pokrewnymi duszami. Oboje byli gotowi na ekscentryczne czyny, mieli mroczną przeszłość i sprawiali wrażenie dziwnych, nieco tajemniczych postaci. W maju 2000 roku pobrali się w Las Vegas, wymieniając wisiorki wypełnione własną krwią zamiast obrączek. Nowożeńcy również chętnie pokazywali swoje tatuaże z imionami i nie ukrywali publicznie swoich uczuć. Po sukcesie Girl Interrupted Jolie wkroczyła na szczyt Hollywood. Jej honoraria liczone były w milionach dolarów, a reżyserzy ustawiali się w kolejce, by zaprosić ją do współpracy. Jednym z najbardziej udanych projektów komercyjnych była adaptacja gry komputerowej Lara Croft – Tomb Raider. Jolie umiejętnie poradziła sobie z rolą dzielnej Amazonki, wykonywała wszystkie sztuczki i profesjonalnie posługiwała się bronią. Podczas kręcenia Lary Croft Angelina po raz pierwszy w życiu pojechała do Kambodży i była zszokowana warunkami, w jakich żyje tamtejsza ludność. Od tego momentu misje humanitarne stały się integralną częścią jej życia. Aktorka nie tylko przekazywała ogromne sumy na cele charytatywne, ale również osobiście uczestniczyła w aranżacji obozów dla uchodźców i szkół dla ich dzieci. A w marcu 2002 roku adoptowała kambodżańskiego chłopca, sierotę o imieniu Maddox. W tym samym czasie ojciec Jolie, John Voight, w jednym z wywiadów telewizyjnych nazwał swoją córkę niestabilną psychicznie. Aktorka zerwała z nim wtedy wszelkie relacje i oficjalnie zrzekła się nazwiska Voight. Wcześniejsze zapędy do okaleczania własnego ciała ustąpiły miejsca tatuażom, których Angelina z roku na rok ma coraz więcej. Drugi mąż Jolie nie był w stanie pokochać adoptowanego dziecka i nie wspierał jej w działaniach charytatywnych. W maju 2003 roku Jolie rozwiodła się z Billim i całkowicie oddała się nowemu życiu. W 2004 roku zagrała w filmie Pan i Pani Smith, spotykając na planie Brada Pitta. Podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach, na ekranie między aktorami wybuchł promienny romans, a w prawdziwym życiu narodził się związek. Jolie i Pitt nie potrafili długo ukrywać swoich uczuć, a do prasy wyciekły ich wspólne zdjęcia zrobione na jednej z argentyńskich plaż. W 2005 roku odbyła się premiera filmu Pan i Pani Smith. Był to moment przełomowy dla Angeliny tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
widzowie natychmiast wyczuli ogromne emocje towarzyszące aktorom na ekranie, a to dodatkowo wzmocniło sukces filmu, który zarobił niemal 500 milionów dolarów. W międzyczasie nasza bohaterka i jej nowy wybranek pojechali do Etiopii i tam adoptowali małą Zacharę. W 2006 roku Angelina została matką po raz trzeci, tym razem rodząc córkę brada Shiloh. Pierwsze zdjęcia dziewczynki sprzedano dziennikarzom za 10 milionów dolarów, a wszystkie pieniądze przekazano na cele charytatywne. W 2007 roku w rodzinie pojawił się Pak Stien, adoptowany z Wietnamu, a rok później Angelina i brat zostali rodzicami bliźniaków Knox i Vivien. W 2012 roku Jolie i Pete na prośbę dzieci wzięli ślub. Matka aktorki zmarła na raka jajnika, rozpoznanego pod koniec lat 90. Babcia Jolie zmarła na tę samą chorobę. Angelina, dowiedziawszy się, że również ma złośliwy gen, który powoduje raka, dobrowolnie zdecydowała się na operację usunięcia piersi i jajników. Ta decyzja nie była dla niej łatwa. Jednak po wykonaniu rekonstrukcji piersi, Jolie szybko wróciła do zawodu, nie tracąc na atrakcyjności. W 2016 roku, jak grom z jasnego nieba, media obiegła wiadomość o rozpadzie najbardziej idealnej pary Hollywood. Angelina wystąpiła o rozwód i chciała ustanowić wyłączną opiekę nad wszystkimi dziećmi. Pete sprzeciwił się decyzji żony. Ich spór trwał do pomyślnego zakończenia w kwietniu 2019 roku. W tym czasie para wyczerpała się fizycznie, moralnie i finansowo. Jolie wielokrotnie korzystała z pomocy psychologa i ponownie straciła dużo na wadze. Przez cały ten czas aktorce udało się zagrać w wielu innych udanych filmach, w tym Substitution, Salt, Tourist czy Maleficent. W 2019 roku Jolie została twarzą nowej linii perfum Guerlain. Obecnie mieszka w luksusowej rezydencji w Los Feliz, sama gotuje zdrową żywność dla dzieci, odrabia z nimi lekcje i nadal znajduje się na czele listy najpiękniejszych i najbardziej pożądanych kobiet na świecie. To wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, możecie polubić to wideo i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!